Dzień dobry. To jest film o tym, skąd się biorą przypływy i odpływy. To jest taka uniwersalna zagadka, którą Newton bodajże rozwiązał bardzo szybko po tym, jak sformułował swoje prawa dynamiki i prawo grawitacji, prawo powszechnej grawitacji. A na czym polega problem? No, problem polega na tym, tu mamy tablicę pływów w jakiejś miejscowości, to wziąłem z internetu pewnego dnia 23 czerwca 2008 roku. No i widać, że high tide, czyli przypływ, występuje dwa razy na dobę. Tak? I tak samo dwa razy na dobę występuje low tide, czyli odpływ. No, ludzie bardzo często słusznie wiążą zjawisko przypływów z oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca, z przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca. No ale wydaje się, że coś tutaj nie gra, dlatego że no, jak sobie to tak wyobrazimy tutaj Ziemię i taką otuloną płaszczem wody, Ziemia kręci się wokół własnej osi raz pełen obrót na 24 godziny. Księżyc obiega Ziemię raz na miesiąc, więc można powiedzieć, że w ciągu jednej doby mniej więcej te dwa ciała niebieskie znajdują się w takich samych położeniach. No to wydawałoby się, że to przepływ powinien występować tylko raz na dobę, dlatego że skoro bierze się z tego silniejszego przyciągania grawitacyjnego Księżyca, no to po tej stronie, która akurat patrzy w stronę Księżyca, powinna być mocniej przyciągana, woda powinna być mocniej przyciągana, no a Ziemia tutaj kręci się w kółko i jakby raz na dobę każdy punkt na powierzchni Ziemi znajduje się właśnie naprzeciw Księżyca i doświadcza tego przypływu. To jest oczywiście taki uproszczony obrazek, ale bardzo popularny. No i jest pytanie, co jest nie tak w tym obrazku. Ja może zamknę się tutaj, żeby było lepiej resztę widać. O tak. Otóż, żeby zrozumieć, jak jest naprawdę, trzeba sobie uświadomić, że źródłem przypływów i odpływów jest tak naprawdę niejednorodność pola grawitacyjnego. Co to znaczy? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na powierzchni Ziemi pole grawitacyjne jest jednorodne, to znaczy jest takie samo tutaj i po przeciwnej stronie ulicy. Pion wskazuje dokładnie w tym samym kierunku. Wartość tego pola też nie zależy od tego, czy ja wejdę na 10 piętro, czy tam wjadę windą na 30 piętro Pałacu Kultury. Ważę tyle samo. No, to oczywiście bierze się stąd, że Ziemia wprawdzie jest kulą, ale promień tej kuli, 6300 km mniej więcej, jest dużo, dużo większy niż ta codzienna skala odległości. Czy ja się tam dostanę na 30 piętro Pałacu Kultury, czy też przejdę kilometr dalej, ciągle jakoś wydaje mi się, że Ziemia jest płaska. I zarówno kierunek, jak i wartość pola grawitacyjnego są takie same. No, pole grawitacyjne w dodatku, siła grawitacji zależy jak odwrotność kwadratu odległości. Jeden na odległość między masami do kwadratu. No, możemy sobie sprawdzić, jak to jest. No, samoloty latają na 10 kilometrach, tak? Więc ich odległość od środka Ziemi zwiększa się o 10 km, to stosunek kwadratów tych odległości to jest w przybliżeniu 0,997. Tak? To jest mniej niż no, na trzecim miejscu po przecinku, tak? 3000 odchylenia od jedności. Jeżeli byśmy jednak sprawdzili, jak to wygląda w sytuacji, kiedy porównujemy pole grawitacyjne po stronie Ziemi bliższej Księżyca i po stronie Ziemi tej najdalszej od Księżyca, a to efekt okazuje się być dużo większy. No bo
różnica odległości do kwadratu, tutaj wziąłem w przybliżeniu 6000 km, od środka Ziemi jest 380 tysięcy kilometrów, tutaj jest mniej o promień Ziemi, więc 374 tysiące kilometrów. Po podniesieniu do kwadratu to jest 1,03, a jeżeli wykonamy ten sam rachunek z tym punktem najdalszym, który z kolei jest odległy o 386 tysięcy kilometrów, no to będziemy mieli tutaj 0 w przybliżeniu 97, tak? Efekt jest 10 razy większy niż w przypadku samolotu, czy nas w samolocie poruszających się tam na wysokości 10 km. No, co to znaczy? To znaczy, że na tę wodę, tak schematycznie narysowaną, na określoną masę wody, znajdującą się po tej stronie Księżyca, działa większa siła grawitacji niż na taką samą masę wody, bo siła grawitacji zależy od masy, znajdującą się po przeciwnej stronie. Można to narysować w postaci tej siły grawitacji. Siła grawitacji jest wektorem. Możemy, jak każda siła zresztą, narysować te siły w postaci takich strzałek. No, najdłuższa strzałka będzie po tej stronie, potem jest jakaś średnia strzałka, która odpowiada tej samej masie umieszczonej w środku Ziemi. No i na końcu jest najkrótsza strzałka, znajdująca się po tej stronie najdalszej. No i widać już, że w związku z tym prawidłowy rysunek to jest jednak taki. Oj, uda mi się to? Tak. No bo tam, gdzie siła grawitacji jest największa, tam ta masa spada na Księżyc, tak? Przyciągana jest na Księżyc i spada na niego najszybciej. A tam, gdzie siła grawitacji jest najmniejsza, spada najwolniej, czyli ta część po drugiej stronie kuli ziemskiej opóźnia się jakby w stosunku do tej części najbliższej Księżyca. No można jeszcze zobaczyć w taki sposób, żeby wyznaczyć przyspieszenie grawitacyjne, ale względem środka Ziemi. Pamiętacie, że przyspieszenie grawitacyjne to jest stosunek siły grawitacji do masy i ten stosunek, to przyspieszenie grawitacyjne już nie zależy od masy i dalej nie zależy od masy w tej sytuacji. No tyle tylko, że już nie jest tak jak przy powierzchni Ziemi, ono nie jest takie samo wszędzie. Ono jest takie samo w pobliżu tego danego punktu, gdzie siłę grawitacji można przyjąć, można uznać za jednorodną, pole grawitacyjne można uznać za jednorodne, ale jest większe po tej stronie, bo siła jest większa, a mniejsze po tej, bo żeby obliczyć przyspieszenie grawitacyjne, dzielimy jakby przez masę, masa się upraszcza. Żeby to sobie unaocznić, możemy zrobić jeszcze taką sztuczkę, żeby odjąć od przyspieszenia grawitacyjnego po tej i po tej stronie przyspieszenie grawitacyjne środka Ziemi. Przyspieszenie grawitacyjne to też jest wektor. Jak się odejmuje, to się dodaje wektor z przeciwnym znakiem na jamnika, czyli tutaj trzeba dodać krótszy wektor skierowany w przeciwną stronę, no to trochę tego czerwonego wektora zostanie i on będzie patrzył w stronę Księżyca. Jeżeli robimy tutaj to w ten sposób, no to po tej stronie ta strzałka tutaj w środku Ziemi czarna jest większa niż, ma większą długość niż ta niebieska strzałka. Jeżeli robimy to po tej stronie, to znaczy, że musimy dodać najemnika do tego wektora wektor przeciwny, ale on jest dłuższy, czyli rezultat tego odejmowania będzie skierowany w tamtą stronę. Innymi słowy, względem środka Ziemi woda po tej stronie najbliższej Księżyca opada z przyspieszeniem w kierunku Księżyca, a ta znajdująca się po przeciwnej stronie porusza się w przeciwnym kierunku. I stąd prawidłowym obrazkiem jest taka elipsoida, w której te taka wydłużone koło, można powiedzieć, tak? W którym te głębokie miejsca występują po obu stronach
kuli ziemskiej, a płytkie, no tutaj prostopadle. I stąd ten efekt bardzo ciekawy występowania pływów dwukrotnie w ciągu doby. Jak mówiłem, to wyjaśnienie pierwszy chyba sformułował Newton bardzo szybko po tym, jak odkrył prawo grawitacji i dysponował już wtedy zasadami dynamiki. Dziękuję bardzo.